się za to do puszki zamykano mnie. Za to zwykle zamykano mnie. Po knajpach grywałem za piwko i chleb. Na szyciu bluz tak miał mi dzień. Tylko nocą do klubu Puls Jam Session do rana. Tam królował blues. To już minęło. Lecz we mnie zostało coś z tamtych lat. Mój mały, intymny, muzyczny świat. Gdy tak wspominam ten miniony czas, to wiem jedno, że to nie poszło w las. Tak dużo bym dał, by przeżyć to znów. W ekiku czasu to cud. Mam jeszcze wiarę, odmieni się los. Znów kwiatek do lufy wetknie im ktoś. Tylko nocą do klubu Puls Jam Session do rana. Tam królował blues. To już minęło ten czas i ten luz. Wspaniali ludzie Dobry wieczór, Krynico. Bardzo serdecznie dziękuję, że w tym roku znowu zostałem tutaj zaproszony. Miałem wielką przyjemność być rok temu i wtedy tak powiedziałem, że zastanawiam się właściwie, skąd ten pomysł na mnie tutaj. I tak sobie wymyśliłem, że skoro festiwal biegowy, no to pasowałoby, żeby zaśpiewał ktoś, kto ma coś wspólnego ze sportem, jest najlepiej WF-ista. A w Polsce jest trzech śpiewających WF-istów, to jest Maryla Rodowicz, Rafał Brzozowski i ja. No i tak się złożyło, że oni w tamtym roku nie mogli, ja pojawiłem się ja. I w tym roku znowu się ze mną skontaktowano, żebym przyjechał zaśpiewać i się tak pytam, czy znowu Rafał i Maryla nie mogą. A tym razem mi powiedzieli, a to chyba przez grzeczność, że teraz zaprosili tego najlepszego WF-istę. W tamtym roku państwo żeście się dopominali co chwilę o piosenki Jamu, więc zaczęliśmy od wehikułu czasu, mamy przygotowanych jeszcze parę, ale teraz chciałbym zaśpiewać taką piosenkę bardzo mi bliską, bo ja generalnie jestem takim raczej rockowym, hard rockowym wokalistą i się zastanawiałem, jak tutaj gdzieś na taką okazję ubrać taki hard rockowy utwór jeszcze w takiej aranżacji, tylko z fortepianem. Ale jest taka jedna piękna ballada zespołu Deep Purple. I tam właśnie brak tych gitar elektrycznych w niczym nie przeszkadza, wręcz przeciwnie, ten fortepian tutaj zrobi wspaniałą robotę. When the Blind Man Cries. If you live in, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man.
I'm a blind man. Serdecznie dziękuję. Prawda, że fortepian robi wspaniałą robotę. Sebastian Cebula na fortepianie. Nie ukrywam, że to, że tutaj się znalazłem, to pewnie ma coś też wspólnego z tym, że 2 lata temu wygrałem szansę na sukces. I w tamtym roku, jak tutaj śpiewałem, konkurencyjna impreza, w tamtym roku, jak tutaj śpiewałem, też Państwo żeście się domagali piosenek Niemena, a ich za bardzo wtedy nie śpiewałem. Więc postanowiłem w tym roku się poprawić i zagramy 2 piosenki Czesława Niemena i Na pierwszy ogień jego wielki, wielki przebój Sen o Warszawie. Warszawskie kolorowe dni.
gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt. Już dziś wyruszaj ze mną tam, zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Gdybyś ujrzeć chciał nadwiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień. Warszawski dzień. A teraz chciałbym zagrać taką piosenkę, która będzie też wymagała zaangażowania się Państwa i mam nadzieję, że po pierwsze Państwo tą piosenkę znacie, a po drugie, że podejmiecie śpiew na refrenie. Nie ukrywam, że normalnie tą piosenkę się zawsze wykonuje razem z chórkiem damskim, ale chórku damskiego nie mamy, więc jeżeli będę mógł prosić o to, żebyście to Państwo zrobili ten chórek, to będę bardzo, bardzo wdzięczny. Ale piosenkę myślę, że znacie, bo jest to jeden z największych hitów Budki Suflera. Jest taki samotny dom. Uderzył deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór, w katedrach drzew, przy ulicach gór, wagnerowski ton. Za witraża dziwnym szkłem pustych komnat przychodzi dzień, a po burzy spokój, nagle ptaki budzą mnie, tłukąc
się do okien, a po nocy, a po burzy spokój nagle ptaki. Kąt się do okien, znowu szary, pusty dom, gdzie schroniłem się. Wszystkich mil na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zwiędła róża. A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój. Dziękuję bardzo. A teraz wrócimy sobie do repertuaru Dżemu. I to jest piękna piosenka, której prawie nikt nie zna tytułu, ponieważ wszyscy myślą, że ona ma tytuł W życiu piękne są tylko chwile. A tak naprawdę ona się nazywa Naiwne pytania. Kiedy byłem mały, zawsze chciałem dojść na koniec świata. Kiedy byłem mały, pytałem gdzie i czy w ogóle kończy się ten świat. Kiedy w życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Tak, tak. W życiu piękne są tylko chwile. Teraz jestem duży, teraz wiem, wiem, że w życiu piękne są tylko chwile. Dlatego czasem warto żyć, dlatego właśnie czasem warto żyć. W życiu piękne są tylko chwile, bo w życiu, no, w tym życiu piękne są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Thank you.
są tylko chwile. W życiu piękne są tylko chwile. Dziękuję bardzo serdecznie. Jest w Polsce taki zespół. Fantastycznie grają, a obawiam się, że jest dosyć mało znany. Ale on wyróżnia się bardzo na polskim rynku, dlatego że grają muzykę irlandzką. Zespół się nazywa Carantuchil. I teraz chcielibyśmy zagrać Państwu taką piękną balladę z ich repertuaru. Galloway. Galloway, gdzie Galloway.
Zagramy znowu jam. Tym razem najpiękniejszą chyba balladę, jaką napisali, to jest z płyty z 2004 Do kołyski. Jesteś sam.
śpi nocą, śni. Niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemni wiatr porywa spokój, siejąc smutek, no i zwątpienie. Ty pamiętaj, że świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwil. Najlepszą. Bardzo dziękujemy. A teraz ta druga zapowiadana piosenka, że słowa nie mena. To jest jedna z moich chyba najbardziej ulubionych jego piosenek. I też piosenka, która mi się do końca życia będzie szczęśliwie kojarzyć. Ponieważ wiecie Państwo, jak się jedzie na szansę na sukces, to oczywiście dostaje się spis piosenek, jakie mogą się trafić w programie, ale no, to losowanie to ono jest... zdradzę kulisy, ono jest naprawdę. Więc tak naprawdę człowiek nie wie, co będzie śpiewał. Ja pamiętam, jak tam siedziałem w studiu, nagrywaliśmy odcinek, ja się tak strasznie stresowałem. Nawet człowiek nie wiedział, której kolejności będzie śpiewał. No i tak generalnie wszyscy, żeśmy tam siedzieli, każdy się bał, komu spadnie Dziwny jest ten świat. Bo to jest oczywiście wspaniała piosenka, ale kiedy startuje się w konkursie, no to jest taka piosenka, którą można wszystko wygrać albo wszystko przegrać. No i tak śpiewała pierwsza uczestniczka, Sen o Warszawie. Druga uczestniczka, Dziwny jest ten świat. Ja już tak odetchnąłem. Potem wyczytano mnie. Już trochę byłem spokojniejszy, ale tak się zastanawiam, co będzie. I tak się, kurczę, w sobie tak modliłem, żeby tylko jednego serca. Pan Artur Orzech pociągnął tą wstęgę, spadło jednego serca. Pomyślałem, jest dobrze, Bóg istnieje. Zaśpiewałem i... No i chyba dzięki temu stoję teraz tutaj na scenie przed Państwem, bo to mi przyniosło ten sukces. I teraz właśnie to zagramy, jednego serca.
pełnego serc i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Serc i rąk białych dwoje, co by mi oczy zasłoniły moje, bym zasnął słodko, marząc o aniele, który mnie niesie w objęciach do nieba. Jednego serca tak mało mi trzeba, a jednak widzę, że żądam za wiele. Pamiętam jeszcze, jak kończyłem śpiewać ten utwór, to wtedy w szansie na sukces, tak sobie postanowiłem, że ani nie będę patrzył na ten tekst, co się wyświetla, ani nie będę patrzył na szanowne jury, czyli na panią Natalię Niemen oraz na panią Małgorzatę Niemen, czyli żonę Czesława Niemena. Ale na sam koniec, właśnie kiedy śpiewałem te wysokie dźwięki, tak kątem oka zerknąłem i zobaczyłem, że Natalia Niemen do swojej mamy pokazuje, i już wiedziałem, że jest dobrze. A teraz zagramy taką piosenkę. To jest ciekawa historia, bo to jest piosenka, która jest hitem wesel i różnych tego typu uroczystości. Chyba poprzez wesołą melodię tak się dzieje. Natomiast kiedy by się tak wsłuchać w tekst, to jest to piosenka o umieraniu i o człowieku, który żegna się ze światem. Dość ciekawy paradoks. Nie płacz, Ewka. Tu miejsca brak na twe babskie łzy. Po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poleci śliczni prawdy sens roztrwonili w gra. W pół litrówkach pustych SOS wysyłają w świat. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was. Nie spotkamy się. Proza życia to przyjaźni kat, pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Ej, prorocy moi z gniewnych lat, stacie w tłuszcz,
żegnam was. Już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę sam właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Nie załatwię. Idę sam właśnie tam. Tam przyjaciół kilku mam. Dla nich zawsze, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Tam przyjaciół kilku mam. Jeszcze raz nie spotkamy się. Znaczy mam nadzieję, że my się jeszcze spotkamy. A teraz chciałem zagrać taką piosenkę i co prawda tej osoby tutaj nie ma, ale chciałbym ją zadedykować mojej żonie oraz wszystkim żonom artystów, które muszą się mierzyć z tym, że ich mężowie czasami wyjeżdżają z domu i ich nie ma. Czasami w tych momentach, kiedy są bardzo potrzebni, bo muszą właśnie gdzieś grać koncerty. Więc ze specjalną dedykacją dla mojej żony i dla wszystkich żon tego świata, które mają mężów artystów. Trzecia rano. Wszystkim stoję i palę. W głowie za dużo hałas i szum. I niby znam to, jest tak jak zawsze. A jednak dziś przeraża mnie tłum. Nikt mnie nie rani, wszyscy wciąż mini. Wiem, że nie będzie żadnych ostrych słów. Któż by się skarżył, ale wiesz, marzę, aby zadzwonić do ciebie znów. Chciałbym zadzwonić i tylko słuchać, jak cichym głosem mówisz mi, że dzień był długi, sporo się działo, a teraz dom spokojnie śpi. Chciałbym zadzwonić i móc powiedzieć: tęsknię za jednym wspólnym dniem. A twoja przyjaźń to moja tarcza i źle, gdy sama zapadasz w sen. Thank you.
jest noc. Wśród ludzi czułem się obco. Sufit nade mną jest coraz niżej. W pustym pokoju wypijam drinka. Tak bardzo chciałbym być teraz bliżej. Dlatego marzę, żeby zadzwonić. Tylko że nie mam właściwych słów. Nie chcę cię martwić i nie chcę milczeć, więc z samym sobą rozmawiam znów. Chciałbym zadzwonić i tylko słuchać, jak cichym głosem mówisz mi, że dzień był długi, sporo się działo, a teraz dom spokojnie śpi. Chciałbym zadzwonić i móc powiedzieć: tęsknię za jednym wspólnym dniem, a twoja miłość to moja tarcza i źle, gdy sama zapadasz w sen. I źle, gdy sama zapadasz w sen. I źle, gdy sama zapadasz w sen. Dziękuję. Tak patrzę na zegarek i widzę, że się zaczyna zbliżać cisza nocna. No nie, nie, tak, niestety tak jest. A ja bym chciał, żeby tu mnie jeszcze kiedyś zaprosili, więc wiecie państwo, nie mogę podpaść. Dlatego na zakończenie chcielibyśmy zagrać, skoro rok temu taki był duży popyt na to, żeby grać dżem, no to zakończymy. Zaczęliśmy dżemem, zakończymy też dżemem. Taka piosenka do snu. Thank you.
No gdyby tak wszyscy ludzie mogli przeżyć taki jeden dzień, gdy wolność wszystkich, wszystkich zbudzi i krzyknie: idźcie tańczyć, to nie sen. Dziękujemy bardzo. Sebastian Cebula i Tomek Bulzak. Dobrze. To w takim razie... Skoro chcą Państwo bis, to jesteśmy na to przygotowani. To ja dziękuję bardzo. I zagramy piosenkę, którą żeśmy już grali, ale tym razem z innym przesłaniem, to znaczy tekst, który będzie zaśpiewany, tym razem proszę wziąć do siebie. Na twe babskie łzy po ulicy miłość hula wiatr wśród rozbitych szyb. Patrz, poeci śliczni prawdy sen roztrwonili w grach, w półlitrówkach pustych SOS wysyłają w świat. Żegnam was. Już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę tam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Ci
życia to przyjaźni kan, pęka cienka nić. Telewizor, meble, mały Fiat, oto marzeń szczyt. Ej, prorocy moi z gniewnych lat, obraz stacie w tłuszcz. Już was w swoje szpony dopadł szmal, zdrada płynie z ust. Żegnam was, już wiem, nie załatwię wszystkich pilnych spraw. Idę tam, właśnie tam, gdzie czekają mnie. Tam przyjaciół kilku mam od lat. Dla nich zawsze śpiewam, dla nich gram. Jeszcze raz żegnam was, nie spotkamy się. Chociaż daj Boże, żebyśmy się jeszcze spotkali. Bardzo serdecznie dziękujemy państwu za ten wieczór. Sebastian Cebula na fortepianie, Tomek Bulzak. Dzięki! Jeszcze jeden i jeszcze raz. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy i cieszymy się tak entuzjastycznym przyjęciem. Ale niestety godzina 22 jest za minutę i musimy skończyć. Ale bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia za rok. Daj Boże. Do zobaczenia.